Można było nie lubić misia Karambola czy nawet Tusiaczka, ale przecież to Kaczołuchy wprowadzał ponury nastrój w lesie. Jasne, miał powody, ale co za dużo, to niezdrowo. I właśnie w tej sprawie przyszedł Tusiaczek do Karambola. Karambolu, rozpoczął grobowym głosem Tusiaczek, sprawa jest śmiertelnie poważna. Musimy rozweselić Kaczołuchego, bo wszyscy się zasępimy jak osowiała sowa. Powiedz mu, zastanowił się Karambol, powiedz mu, że zdążymy wybudować ścieżki na wykop 2012. Nie, uznał Tusiaczek, to go może wykończyć. Umrze ze śmiechu. Jakiś delikatniejszy żart. Wiem, krzyknął radośnie Karambol. Trzeba Kaczołuchego ożenić. Ale z kim? Jak to z kim? A nie pamiętasz, jak Kaczołuchy wpatrywał się na zjeździe swojej partii w tę młodą sarenkę, która obok niego siedziała? Gdyby oczy rzeczywiście wychodziły z orbit, to Kaczołuchy byłby już 6 razy ślepy na oba oki. Ale czy ona się zgodzi wyjść za niego, Karambolu? Niech Kaczołuchy każe jej wyjść. W końcu jest jej szefem. Jak powiedział Kluzicy, żeby wyszła, to Kluzica wyszła. Nic tak Kaczołuchemu nie wyszło w życiu jak Kluzica.